Cześć! Witamy serdecznie na kanale Polisz Kloc i dzisiaj w innym punkcie siedzenia mamy bardzo ciekawego gościa. Jest z nami Michał Bruszewski, dziennikarz wojskowy. Michale, powiedz mi, dlaczego taki zawód? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja mam wrażenie, że trochę ten zawód bardziej wybrał mnie niż ja ten zawód, bo yy, jestem osobą głęboko wierzącą i mam wrażenie, że to wszystko nie jest przypadkiem. Po prostu Pan Bóg tak prowadzi tymi ścieżkami, że okazało się, że tym się zajmuje. Dziennikarzem w ogóle jestem już ponad dekadę. Miałem wielu znajomych, którzy w tym zawodzie nie wytrwali, bo jednak to jest zawód, który ma pewne wyzwania. Ma swoje oczywiście duże plusy, ale też miewa minusy. No i nie wszyscy wytrwali, mi się udaje. Już ponad 10 lat zajmuję się dziennikarstwem, a o konfliktach i o pomocy humanitarnej piszę z tego pewnie myślę ponad 8 lat. No, i w tym się specjalizuję, i już to jest jakby kwestią, którą się zajmuję, tak jakby na stałe. Ja też jestem dziennikarzem portalu defense 24, mm. więc y, to jest portal, który pisze o bezpieczeństwie, o wojnach, o konfliktach. Więc siłą rzeczy, no to w tym się specjalizujemy, więc no, jestem częścią takiej ekipy, która po prostu tym się zajmuje. To jest największy portal o bezpieczeństwie w Polsce. Super, więc, fajnie. Więc tam pracuję. A pamiętasz swój pierwszy artykuł, właśnie o tej tematyce? Pierwszy artykuł pod, y, trochę podobno o prześladowanych chrześcijanach w Indiach. To pamiętam pierwszy, taki jaki pisałem no, już ponad 10 lat temu. To, to właśnie y, taka tematyka, bo to jest dużo prześladowania chrześcijan. Pisałem o prześladowaniach jazydów i y, to pamiętam właśnie o, o Indie. utkwiło y, mi to w pamięci. W ogóle poznałam Michała podczas wykładu o jego wyjeździe no, służbowym, ale też chyba nie tylko służbowym, prywatnym, z prywatnej ciekawości też, w podróży właśnie do Iraku, prawda? Opowiedz mi, kiedy to było i dlaczego tam pojechałeś? Podróż była w 2016 roku. Dlaczego wtedy? Dlatego, że wtedy Mosul był okupowany przez ISIS. To był moment, kiedy ISIS po prostu przeprowadziła ekspansję na terenach Syrii i Iraku i to był taki moment, kiedy już tam okupowali tereny, tam dokonywali zbrodni itd. I kiedy ja pojechałem, to ruszyła ofensywa, żeby właśnie wyzwolić te tereny, które oni okupowali. To była ofensywa kurdyjsko-iracka ze wsparciem Amerykanów i sił zachodnich. I także tam byli chrześcijanie i chrześcijanie cywile, którzy byli prześladowani w obozach, no to też o nich robiłem reportaże. Ale także chrześcijanie, którzy walczyli w szeregach oddziałów swoich i do nich dotarłem. I jakby taki był ten, ten sens podróży, żeby zrobić o nich reportaż, bo to była taka nieznana karta w Polsce. I tak naprawdę, tak naprawdę się zaczęło, no bo właśnie od tego, no wcześniej podróżowałem trochę po Turcji, po Afryce północnej, ale to nie miało takiego sznytu stricte wojennego. Irak był taką pierwszą podróżą. Właśnie o charakterze reportażu wojennego. Ja wiem też, że byłeś na Ukrainie, jak rozpoczęła się w 2014 roku inwazja, no, no nie ukrywajmy, inwazja Rosji na Ukrainę. Kiedy właśnie byłeś na Ukrainie wtedy? No właśnie, to jest, to jest dobre pytanie, bo ja jako dziennikarz chciałem jechać na Majdan, z różnych względów się nie udało, ale od momentu, kiedy zobaczyłem właśnie wtedy w telewizji walki na Majdanie, to było dla mnie takie bardzo ważne, że właśnie Ukraińcy walczą o te ideały wolnościowe, że chcą się wyrwać właśnie spod tej w zasadzie okupacji rosyjskiej, tak? jakiegoś protektoratu. No, chyba każdy, kto widział na Majdanie tych młodych ludzi, którzy mieli jakieś powiedzmy kaski górnicze, czy, czy, czy kaski powiedzmy robotnicze, tarcze, i, a naprzeciwko siebie snajperów, milicję, oddziały antyterrorystyczne, uzbrojone w ostrą amunicję, tam ludzie ginęli. No i to było takie straszne właśnie, to, to mną wstrząsnęło, chciałem tam jechać, udało mi się pojechać na Ukrainę, ale to był taki raczej trochę reporterski wyjazd, ale on jeszcze nie miał takiego charakteru jak ja chciałem i chciałem pojechać do Donbasu i udało się to w 2018 roku. To już po prostu zjechałem wtedy całą Ukrainę, od Lwowa do pod Donieck, tak? tylko że ja nie byłem po tej stronie separatystycznej, nie chciałem tam nigdy wjeżdżać. Bardzo dobrze zrobiłem. Zresztą ja miałem też takie teksty antyrosyjskie, więc może bym wjechał i bym nie wyjechał, więc na pewno bym tego ryzyka nie podjął. Ale interesowało mnie właśnie to, co po ukraińskiej stronie. Byłem po ukraińskiej stronie frontu w mieście Avdiivka, tak. które jest naprzeciwko Doniecka i teraz są ciężkie walki Afdiivkę. Byłem w miejscowości Pieski. No to pieski to są pieski albo piski, zależy jak, jak, jak to odczytać. No to jest miejscowość, która w zasadzie nie była na pierwszej linii frontu, tylko była pierwszą linią frontu. Tam było bardzo mało ludności cywilnej. Ci, co zostali to z własnej decyzji, do tych ludzi trzeba było dowieść pomoc humanitarną. Ja właśnie byłem tam z księżmi katolickimi, z organizacją humanitarną. Właśnie pojechaliśmy do tej miejscowości Pieski. To może powiem chwilkę o tym, bo Wtedy jeszcze, teraz pewnie sytuacja jest trochę inna. Ja nie, nie byłem teraz w Awdijwce. Nie wiem, jak tam jest dokładnie, jeżeli chodzi o topografię. Ale wtedy, jak ta linia frontu się ustabilizowała i Ukraińcy musieli się wycofać z lotniska Donieckiego, które bronili, prawda, otrzymali pseudonim Cyborgi, bo się bronili bardzo długo, bardzo dzielnie. Ja po tym lotniskiem, znaczy ja to lotnisko widziałem z autostrady, którą się tam jechało. I to lotnisko było zajęte przez separatystów. I mieliśmy taką sytuację, że wieże kontroli lotów kontrolowali separatyści, i było wiadomo, że mają tam wyrzutnie rakiet. Było bardzo duże ryzyko, jak jechały te transporty humanitarne, że po prostu oberwą tą rakietą. I transport przed nami, który jechał, właśnie rakietą oberwał. I jechałem z księdzem, który był w tamtym transporcie, i to była taka sytuacja, to w ogóle niesłychana historia. Oni jechali samochodem i przed nimi popsuła się ciężarówka. I oni zaczęli zwalniać, żeby im pomóc. I wyskoczyli bardzo szybko, bo na tej drodze trzeba było się bardzo szybko poruszać. Wyskoczyli z tego samochodu i w tym momencie, kiedy wyskoczyli, to on oberwał tą rakietą. Jak oni by zostali minutę dłużej, no to po prostu by zginęli. I ludzie przez to, że się nie interesowali Donbasem, w ogóle tych historii nie znali. A teraz takie historie mamy na całej Ukrainie praktycznie, tak? no bo rakiety spadają. Ale to był taki konflikt, który był trochę zapomniany, ale to, co teraz my obserwujemy, to tam się działo. Więc jeździliśmy z tą pomocą humanitarną. Nam się udało właśnie tam przedostać samochodem. No, wiadomo, ruiny, zniszczenia. Te domy były bombardowane gradami, ostrzeliwane artylerią. to Dokładnie to, co teraz się dzieje. No i to właśnie ten reportaż, który, który zrobiłem z, z tych terenów, tak, z Donbasu. Byłem też dwa razy na granicy polsko-białoruskiej robić reportaże i teraz trzy razy na Ukrainie. Teraz właśnie wróciłem kilka dni temu. Byłem trzeci raz na Ukrainie i będę jechał czwarty. No właśnie, tak, odnośnie Ukrainy i tych Twoich podróży w naszych czasach, tych, w których teraz no, przyszło nam żyć, że tak powiem. Czy trudno jest dostać się, właśnie dziennikarzowi, na Ukrainę? Nie wiem, czy możesz o tym mówić, ale tak ogólnie. To jest skomplikowane pytanie. Myślę, że każdy może mówić za siebie. To jest kraj ogarnięty wojną i trochę, zmieni, trochę zmieniła się sytuacja. Bo w Donbasie były akredytacje, były takie mechanizmy, bo duża część kraju nie była ogarnięta walkami. Oczywiście było widać, że tam na przykład młodzi rekruci w Kijowie robili sobie zdjęcia ze swoimi dziewczynami. Czuć było, że ten kraj toczy wojnę, ale jak się jechało przez Ukrainę, to do momentu, kiedy się nie wjechało do Donbasu, no to nie było wojny. Tak? No a teraz w miastach są syreny, ludzie są... Nie przez przypadek gotowi na różne sytuacje. Więc na pewno jest trochę inaczej dziennikarzom, tak? ale każdy ma swoje sposoby. Też nie za bardzo chcę mówić ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ ja nie jeżdżę sam. I Rozumiem. ze względu na bezpieczeństwo moich towarzyszy podróży nie chcę do końca mówić. Natomiast jeżeli jest jakiś dziennikarz, który to ogląda i chciałby się, no to na pewno trzeba w sposób legalny się poruszać. Wyrobić sobie takie dokumenty, które będą respektowane przez stronę ukraińską. Wiedzieć, gdzie się jedzie, w jakim celu, jakie są te destynacje, tak, że znamy jakieś osoby na Ukrainie. Myślę, że wielu dziennikarzy, którzy teraz jeżdżą, wcześniej byli właśnie w Donbasie, czy niektórzy byli nawet na Majdanie, znam też takich, że byli na Majdanie. No i siłą rzeczy każdy z nas sobie wypracował gdzieś jakieś kontakty. Na miejscu, które powodują, że ci ludzie chcą, żebyśmy przyjechali, zrobili materiały itd. Tak tak ale są też takie wizyty. Ja w takich nie uczestniczyłem, ale widziałem na zdjęciach. Na przykład, jak Ukraińcy wyzwolili Bucze, w której byłem, ale to ci dziennikarze byli wcześniej. To widziałem zdjęcie właśnie taki ogromna ilość dziennikarzy idzie główną ulicą w Buczy i robi zdjęcia. Więc rozumiem, że to może była jakaś zorganizowana. Yy, czy wizyta studyjna, wizyta studyjna czy, czy, czy reportaż, w sensie, że ktoś, czy Armia Ukraińska to organizowała, tego nie wiem, ale widać było, że ilość dziennikarzy no, musieli jechać. Wołodymyr Załęski też po tych miejscowościach jeździ, jeżdżą polscy politycy, więc rozumiem, że być może też są z nimi dziennikarzami. Ja w takiej grupie się nie poruszam, więc trudno mi powiedzieć, ale na pewno trzeba uważać, jeżeli chodzi o po... Poruszanie się po kraju ogarniętym wojną zawsze wiąże się z różnymi sytuacjami. Trzeba rozumieć, że dziennikarz jest w czasie wojny gościem, który jest tam określoną liczbę dni, a ludzie są tam na co dzień. Ty jesteś w jakimś mieście, nawet jak zejdziesz do schronu, bo jest atak, zrobić o tym reportaż, to na drugi dzień możecie tam nie być. A ci ludzie muszą do tego schronu schodzić codziennie przez tygodnie, miesiące itd. Więc jakby oni są. Oni są najważniejsi. Nie dziennikarz, tylko oni są najważniejsi. Więc jeżeli są jakieś przepisy, które ograniczają nam działanie, właśnie z tego względu, to trzeba to respektować. Byłeś trzy razy, prawda? Teraz. A teraz, gdzie tak. dokładnie mhm. byłeś? Też nie chcę mówić dokładnie nie o trasie, wszystko. ale powiedzmy tak. to, o czym pisałem. tak? Żytomierz, obwód Żytomierski, który był ostrzeliwany rakietami przez Rosjan. Ja byłem jeszcze, jak wtedy byli Rosjanie pod Kijowem, czyli to były ostatnie dni, bo to był jakoś tak weekend. I y, obwód to miejski graniczy z obwodem kijowskim i z Białorusią. Przez co jest bardzo narażony na ataki. I to był weekend, i chyba Rosjanie zaczęli się w poniedziałek, jeżeli dobrze pamiętam, wycofywać już spod Kijowa, po prostu uciekać. E, więc, więc to było wtedy. E, no, zniszczenia, tak. Na przykład szkoła, gdzie uczono języka polskiego. Są te materiały na DFES-24 na kanale, na YouTubie. E, no, to rakietami została ostrzelana, to ta cała szkoła została zniszczona, tak. Szkoła to. Traumatyczne historie, zresztą mi opowiadali, jak dzieci na to reagowały. Na to są, traumatyczne, to są traumatyczne przeżycia dla tych dzieci, które chodziły do tej szkoły, coś strasznego. Obwód Żytomierski, no i teraz obwód Kijowski, te miejscowości, gdzie Rosjanie dokonali tych egzekucji, ludobójstwa. no, ta, Ten czas okupacji rosyjskiej to jest, to jest trauma. My jeszcze nie znamy tak naprawdę całego obrazu tej tragedii. Ale muszę powiedzieć, że jak byłem podczas drugiego wyjazdu na Ukrainie, to, to był właśnie jakoś weekend, i w sobotę albo w niedzielę pojawiła się w mediach informacja, że wyzwolono bucze i znaleziono te mogiły masowe. A jakoś w piątek albo w czwartek ja rozmawiałem z jedną osobą, i ona mi powiedziała: Tak, wiesz co, Michał? Sytuacja wygląda w ten sposób, że. My wiemy, że na terenach, które oni okupują, oni chodzą z kadyrowcami od domu do domu, okradają te domy, gwałcą kobiety i rozstrzeliwują mężczyzn. I to nie jest przypadek, to nie jest jakiś tam akt maruderstwa, że to jakaś wyjątkowa sytuacja. Tylko po prostu systematycznie od domu do domu na wszystkich terenach, które okupują, no bo stamtąd uciekli ludzie, widzieli to, udało im się uciec i o tym mówili. Ale jakby na Zachodzie, jak pisano o tym, to że to takie. Że się zdarzają takie sytuacje, ale że to nie jest, taka, nie jest taki, jak taka machina śmierci. Ale jak już udało się wyzwolić bucze, znaleziono te mogiły potem w bor Borodiance i tak dalej, to już ludzie wiedzą, że to jest ten system. Ale mi to mówiono właśnie na kilka dni przed tym, zanim to wyszło. No i to się potwierdziło niestety. No niestety, znaczy w ogóle Ukraińcy, jak zobaczyli te krematoria mobilne, prawda? To myśleli, że no, to dla rosyjskich żołnierzy. Okazało się niestety, że raczej po prostu do. Tak, jakby schowania tych swoich zbrodni, prawda? No tak. No niestety tr temat trudny, ale powiedz mi, może, jak oceniasz y, takie, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, przyjęcie przez armię ukraińską polskich dziennikarzy, dziennikarzy zachodnich? Y, nie wiem, czy też możesz o tym mówić, ale jak wygląda taka procedura? W ogóle przez Ukraińców jest bardzo pozytywne. Polska jest traktowana jako taka właśnie siostra, która pomaga. Wiele razy się spotkałem, że przyjaciół poznaje się w biedzie, prawda, że na wojnie tak naprawdę dowiedzieliśmy się, kto jest kim. Na wielu nacjach, na wielu krajach, z którymi wiązali Ukraińcy pewne, powiedzmy, geopolityczne nadzieje się zawiedli, ale z Polską te relacje są bardzo dobre. Ale to ja nie jest to dla mnie nic nowego. No to w Donbasie w 2018 roku też poznałem ludzi, którzy nie mieli prawie nic, a ostatnią kromkę chleba. By mi dali, tak? Nie, nie by przychylili. W ogóle yy, z tych moich podróży po Ukrainie to jeden wniosek, przynajmniej ja mam taki odbiór, nie wiem, jak inni dziennikarze, ale Ukraińcy to są ludzie honoru i to jest bardzo niespotykana cecha. I ja to tak zawsze mówię, że Ukraińcy to jest taki człowiek, że jak zdobędziesz jego zaufanie, to on przyjmie za ciebie kulkę. To jest człowiek, który yy, jak się rozmawia, to jest pewna taka bariera na początku, kulturowo po prostu. Ja uważam, że może. Mhm. Różnijmy się trochę. No tak, ale że początkowo jest takie wycofanie. Ale to jest taki, ja nie wiem, czy to jest taka właśnie cecha kozacka, że tak jest, ale jak już zostanie twoim przyjacielem, e, Ukrainie to, to jest przyjaciel e, na życie i śmierć. To są, to są ludzie, którzy zrobią dla ciebie wszystko, nieba by przychylili. I to też sprawia, że jakby ja ciągle na Ukrainę jeżdżę, w Ukrainie się łatwo zakochać, bo to jest. Oczywiście teraz trwa wojna i to jest straszne, ja wszyscy byśmy chcieli się poznać w lepszych czasach. Ale też w takich czasach pojawia się bardzo dużo zła, ale też pojawia się bardzo dużo dobra. Ja widzę bardzo dużo dobra na Ukrainie i dobra relacji Ukraińców wobec Polaków i dobra Polaków, którzy przywożą pomoc na Ukrainę, więc też wyzwala taka sytuacja wiele dobra I, i tak to są zdecydowanie ludzie honoru i. Naród, który możemy się cieszyć, że to są przyjaciele Polaków, o tak bym powiedział. Nie myślę, że wicewersa. Tak, i to też wyzerzanie. wiele cech wspólnych. Język, kod kulturowy pewien, też, że chrześcijanie, prawda, to też jest jednak bliskie. Zwłaszcza, że Ukraińcy teraz mają bardzo dobre relacje z Kościołem katolickim, no bo wiadomo, jesteśmy katolikami, tam jest dużo prawosławnych, ale e, oni zauważyli, że ten, ta cerkiew prawosławna moskiewska, no to to mogę, nie wiem, czy mamy czas, ale mogę chwilkę powiedzieć, tak, że były takie sytuacje, że żołnierze ukraińscy, którzy walczyli w Donbasie i zginęli, jak wracali do domu, to tam bardzo często głównym kapłanem był pop tej moskiewskiej cerkwi. I przychodziła rodzina i prosiła o pogrzeb. I ten pop powiedział, że on zginął w Donbasie to jest nieprawowierna wojna mhm. i on nie będzie go grzebał. I to powodowało straszny bunt rodzin, no bo nie ma to znaczenia. Zginął ich syn, Matka chce pochować syna, a tutaj POP mówi, że on go nie pochowa. No, dr dramatyczna sytuacja. Przez co ludzie przychodzili do na przykład księży katolickich, którzy mogli też grekokatolickie obrządki wykonywać. No i ksiądz katolicki powiedział, oczywiście, no oczywiście, oczywiście, że tak. Więc y, Ukraińcy bardzo przychylnie patrzą na kościół katolicki, przez co te relacje są jeszcze, y, jeszcze lepsze. Język bardzo podobny, bardzo podobny mamy język <grym> ukraiński, polski. No i to jest taka bliskość właśnie kulturowa, duchowa. Yy mi się wydaje, że ten tylko dystans na początku, o którym wspomniałeś, to jest taka cecha już bardziej po prostu mentalności wschodniej, nie? Przez te wszystkie lata różne rzeczy się działy historycznie i no, ciężko jest tak komuś od razu zaufać, nie? Tak. Się wydaje, jest, że im bardziej na wschód, tym, tym bardziej jesteś zamknięty. Jest to może i tak, no tak jest z pewnością. Myślę, że Polacy te, no, my może tego nie zauważamy, Jak my mieszkamy w Polsce na co dzień, ale myślę, że też mamy taki pewny pewien dystans, wojowniczość na pewno, wojowniczość, walczymy o wolność, walczymy o niepodległość. No to w jaki sposób Ukraińcy walczą, to jest y, naprawdę, no cały świat już w ogóle bije brawo na stojąco, to trochę za mało, trzeba jeszcze pomagać, ale y, oni nie boją się śmierci, oni walczą, znaczy to jest usprawiedliwione, bo 8 lat Rosja upokarzała Ukrainę, y, trwała wojna na wschodzie, jeszcze dłużej, tak, ale te 8 ostatnich lat... To było takie upokorzenie po prostu militarne, że ludność cywilna mogła zrobić wszystko. Ja tam byłem w tych miejscowościach. Naprawdę ludzie żyli normalnie. przez było Euro 2012. Tak Doniec się rozbudował, stadiony, ludzie tam mieszkali, budowali, dorabiali się majątku, budowali piękne domy itd. I w pewnym momencie po prostu ci separatyści z Rosjanami przyszli, zbombardowali to wszystko, ostrzelali, zamienili w gruzy. Ludzie nie mieli gazu, prądu, elektryczności. Sprowadzono ich życie do po prostu siedzenia w piwnicy i to tego ludzie nie zapomną i te 8 lat upokarzania na wschodzie, to, że odmawiano im prawa do państwa i nagle wybucha wojna, oni atakują ich kraj i tam nie ma nikt wątpliwości, walczą o zwycięstwo, nikt nie ma wątpliwości, morale jest bardzo wysokie. Naprawdę to jest y, armia, która chce się bić za swój kraj i nie odda ani kawałka ziemi. Wydaje mi się, że to już przeszedł po prostu ten czas, żeby, jak to Ukraińcy czasami mówią, wykorzenić. To zło, które gdzieś tam się już zakorzeniło. I tym złem jest Rosja. Podpocząć. Tak, i tym złem jest Rosja. I to trzeba powiedzieć wprost. I oni, oni to widzą. I świat dopiero to teraz zobaczył, ale przecież powinien zobaczyć to wcześniej. Tak, Tak. nie tylko jeśli chodzi o Ukrainę, a te tak. inne państwa. Było wojen Putina więcej, i Gruzja, i Czeczenia, i w Syrii co się działo, i wszyscy z Rosją robili interesy, i wszyscy z Putinem robili interesy. I teraz dopiero przyszedł ten czas, kiedy no już wiedzą, że to jest drugi Stalin albo drugi Hitler, ale to było wiadomo wcześniej. Ale to że, to, że Ukraińcy zatrzymali właśnie tego drugiego Stalina, drugiego Hitlera, to tak naprawdę oni walczą też o bezpieczeństwo świata, o bezpieczeństwo Europy. To nie jest tak, że to jest tylko wojna Ukrainy. To, jest, to musimy patrzeć na to szerzej, bo yy, teraz widać, że te straty w sprzęcie, straty w ludziach Federacji Rosyjskiej są tak wysokie, że być może Putin zrewidował swoje plany, już nie, nie, nie będzie takim ostrym zawodnikiem. Nie wiadomo, tak, albo się na państwa bałtyckie, tak, przez flanka Wschodnia, my też, ale co by było, gdyby mia miał cały czas te czołgi, których mu nie zniszczyli, miał cały czas tych żołnierzy, których, których Ukraińcy nie zatrzymali? No, możemy spekulować, ale na pewno to, jest, to nie jest walka tylko Ukrainy. Tutaj zgadzam się w 100%, więc jak najbardziej zgadzam się też, że należy pomagać w każdy możliwy sposób, w który możemy pomóc. No właśnie, a propos pomocy polskiej e, widziałeś tam, na przykład ja czytam różne historie, prawda? Na przykład tu piekarz z Polski, jedzie do Buczy, piec chleb. Tak. Mhm. Może kogoś spotkałeś z Polaków, który tam pomaga na miejscu. Na pewno są, tak, słyszałem o tym piekarzu, ja go tam nie spotkałem, ale no, też pamiętajmy, że nasze podróże są powiedzmy z punktu do punktu, to też nie jest tak, że możemy dłuż, dłużej w jakimś miejscu zostać, bo jak to zawsze się człowiek porusza, e, więc na pewno jest tak, że, że jest to pomoc, bardzo dużo jest tej pomocy z Polski. To była oczywiście pomoc różnego rodzaju, początek no to wiadomo, na przykład ewakuacja uchodźców pomoc uchodźcom wojennym w Polsce, pomoc uchodźcom wewnętrznym w obwodzie lwowskim, na przykład też tam byłem w takim ośrodku, seminarium zamienione na ośrodek właśnie dla uchodźców. Byli tam klerycy, tam już była cała baza przygotowana, oni mogli tam nocować, mogli tam jeść, no i to wszystko było dla uchodźców. Zresztą no, spotykałem tam uchodźców wewnętrznych, właśnie jak były walki o Irypin ciężkie, spotkałem tam takiego pana o polskim pochodzeniu, który jak usłyszał, jak mówię po polsku, zaczął mi śpiewać polskie piosenki. To było takie wzruszające. Ewakuował się z taką bardzo starszą panią, która mu, co chwilę tylko mówiła, że ona chce już wrócić. Oni jej tłumaczyli, że tam są ciężkie walki, że jeszcze nie może. No to było takie wyrwane, wyrwanie po prostu takiego starszego drzewa, już z korzeniami, coś strasznego. Tych ludzi, którzy, no, wy, po prostu wyrwało ich. Były dzieci też w tym ośrodku. Te dzieci, jak na przykład ktoś głośniej przestawił krzesło, albo butelka spadła na ziemię, to dzieci wskakiwały pod stół, bo się bały, że tu ktoś strzela. No to takie historie są, tak? Takie, takie właśnie przerwane życie wojną, więc, ci, więc na pewno Polacy bardzo fajnie pomagają uchodźcom, tak? No ale też są miejsca gdzie trzeba dowieść żywność, dowieść koce, kurtki. To też zależy gdzie, tak, świeczki nawet. Na przykład są w schronie ludzie siedzą i te schrony to są najczęściej piwnice zaadaptowane właśnie na schron. To mówimy schron, ale tak naprawdę to jest piwnica. I w tej piwnicy nie ma nic, tak? Nie ma elektryczności, więc trzeba przywieźć świeczki, żeby ludzie mieli światło. Jest bardzo zimno. Rozmawiałem z siostrą zakonną, która mówiła piesza noc. E, piesza noc, w trakcie bombardowania, gdzie ona mówiła, że to takie wrażenie, jakby było trzęsienie ziemi, bo to rakiety spadały. W ogóle nad domem tej siostry rakieta przeleciała, więc ona ją widziała i jak poszli do schronu, to opowiadała, że było tak zimno, bo to jeszcze, jak się wojna tak, zaczęła, to tak teraz już jest trochę ten... cieplej, ale było bardzo zimno, ona mówi, że było tak zimno, że się nie dało spać, nawet jak się przykrył kocem, dwie kurtki założył, nie dało się spać, więc trzeba Jakieś ubranie na przykład dla tych ludzi. Tak? Ale teraz może być tak, że jest dużo tych ubrań, więc są inne rzeczy potrzebne. No to wszystko zależy. Lekarstwa do szpitali. Tak? W ostatnim konwoju były lekarstwa bardzo specjalistyczne, potrzebne. No bo też Rosjanie używają broni, która jest śmiercionośna na taki bardzo podły sposób. Bo broń to broń, tak? Zawsze zabija, zawsze robi krzywdę. Ale są też rodzaje broni, które są wyjątkowo perfidne, tak? jakieś tam szrapnele strzałkowe, broń termobaryczna, która w ogóle od, tego, od tej wysokości temperatury ona w zasadzie wszystko wyparowywuje I jak ktoś się znajdzie gdzieś blisko obszaru, no to jest cały poparzony. Broń fosforowa, która, która jak w ogóle dotknie ciała, to się nie da i zgasić. To są takie rany, gdzie już bardzo specjalistyczny chirurg potrzebuje leków, żeby uratować komuś życie. Więc na przykład takie rzeczy Pomoc jest, pomoc jest szeroka, wszelaka. Ale też na przykład to muszę powiedzieć. Tak? Tam, gdzie była rosyjska okupacja, tam był głód. Ogromny głód. To w ogóle sobie nie wyobrażamy jaki. Dlatego, że jak Bucza, Borodianka i te wszystkie miejscowości znalazły się pod okupacją rosyjską, no to była linia frontu. Mhm. Po jednej stronie byli Rosjanie, po drugiej stronie Ukraińcy. I Ukraińcy, jak byli po tej swojej stronie frontu, to oni jeździli po tych, tych zbierali tych ludzi do samochodów, konwojowali ich i wywozili ich na tyły. Wiedząc, że ci ludzie nie przetrwają po prostu w tych piwnicach. A Rosjanie robili na odwrót. Ludzie siedzieli w piwnicach i nie, po prostu nie pozwolono im wyjść. Oni mówili, że już, się, już im się skończyło jedzenie, skończyła im się woda, nie wolno im było wychodzić. Rosjanie im zakazali. I ludzie siedzieli w tych piwnicach i po prostu no ile człowiek może przetrwać bez, bez wody, tak? Trzy dni, Trzy dni. Kil, kilka dni. Bez jedzenia trochę dłużej. Więc no, jak przyjechaliśmy do tych miejscowości ludzie zobaczyli, że jest rozdawana żywność z Polski, no to proszę mi uwierzyć, no to Serce pęka, tak? No, ludzie płakali widząc jedzenie, to jest XXI wiek? No. Niewyobrażalne. No, znaczy, dzięki Bogu, że my sobie tutaj ciężko to możemy wyobrazić. I... No tak. Musimy docenić to, co mamy i też pomagać, bo to jest bardzo ważne. Tak? tak, jeszcze na zakończenie, w ramach ciekawości, dopytam się, bo jakbyś miał porównać tak, jakby powiedzmy, wyszkolenie ukraińskiego wojska w 2018 roku i teraz to jak możemy to nie wiem, porównać, czy, czy wtedy to było już, już coś co możemy nazwać takim wiesz, solidnym wojskiem, solidną obroną, czy jednak od 18 do 22 sporo się zmieniło, ci albo żołnierze... przebywałeś z nimi? Ja bym to porównał może do, do 18 roku, może do 14, tak, początek wojny, żołnierze szli po ci dobrowolcy, czyli ci ochotnicy tam z tych batalionów Dnipro, Azow, tych wszystkich takich ochotniczych batalionów. Oni szli na wschód dlatego, że chcieli walczyć. Tak? No to była trudna sytuacja w 2014 roku dla Ukrainy. Nie mieli kamizelek ulotpornych, hełmów, butów wojskowych, przeszkolenie dwa tygodnie, ale chcieli walczyć. No i jechali, walczyli. I to był taki początek. Potem się linia frontu ustabilizowała w Donbasie i już to się zaczęło bardzo profesjonalizować. Teraz na przykład Rosjanom bardzo kiepsko idzie w Donbasie. Ja się nie dziwię, bo tam naprawdę... Yy, Oddziały ukraińskie się przygotowały po prostu przez tyle lat wojny na, na walkę. Tam służą żołnierze, którzy wiedzą, dlaczego tam służą. Oni wiedzą, że jak jadą, to jadą na wojnę. To nie są żarty, oni mają tego świadomość. Są świetnie wyszkoleni, są świetnie okopani, są świetnie zmotywowani. W 18 roku, jak widziałem żołnierzy, no to naprawdę, muszę powiedzieć, że no to naprawdę, jak się widzi, nie ma amerykańskich żołnierzy. Ja nie mówię nawet o tym tak zwanym szpeju, czyli jak są wyposażeni. To nie o to chodzi, ale to jak się poruszają, nawet jak wiążą buty, jak się noszą, no to to byli, jak się patrzyło na nich, to był taki stuprocentowy frontowiec. Stuprocentowy frontowiec. To, to nie jest żołnierz jakiś tam inny. Po prostu widzisz, widzisz człowieka, którego profesją jest być na wojnie, można tak powiedzieć. I te oddziały to były doborowe oddziały. I na tej bazie oni szkolili armię, dostali dużo broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej z zachodu. To też ma bardzo tak. wa ważne znaczenie, bo jak Rosjanie wysłali te kolumny, to oczywiście w sposób bardzo dobry, taktycznie, wyszkoleni i tak dalej, Ukraińców było świetne, kosili te kolumny, ale no, żeby je kosić, też trzeba mieć broń. Tak. Więc, więc, ma więc mają tą broń. Bardzo dobrze, że ją mają, zatrzymali też dzięki tej broni właśnie armię rosyjską. No generalnie armia rosyjska się skompromitowała, ale oczywiście nie sama, bo to postawa ukraińskich żołnierzy spowodowała, więc e, armie zachodnie szkoliły armię ukraińską przed wojną. Po tej wojnie armia ukraińska będzie szkoliła armię zachodnie. Tak jest moje <grym> zdanie. No. Bo to, co pokazali to, w jaki sposób walczą, rozpracowywują wroga, proszę mi uwierzyć, to jest. Najwyższy kunszt wojskowy bo jednak jest ta przewaga chociażby w artylerii czy w rakietach rosyjska, ale jak się jest na Ukrainie, to co chwilę są syreny tak? przeciwlotnicze. To jest taki przykład, są syreny przeciwlotnicze. I my czytamy informacje, spadły rakiety pod Lwowem, spadły rakiety gdzieś tam, tak? spadły rakiety pod Kijowem, ale my widzimy tylko wycinek tego. Pamiętajmy, że działa oprona przeciwlotnicza, i jeżeli spadają te rakiety, to znaczy, że to jest ułamek tych rakiet, bo większość obrona przeciwlotnicza przechwytuje. To też jest bardzo ważne. Yy, no więc... W sumie była informacja, nie, że z 50 tych właśnie rakiet spuszczonych na lwów, to tylko 4 bodajże spadło, więc... Tak. No możemy sobie policzyć jednak, że udało się. Tak, tak. Więc to jest też... No to, jest bardzo, to jest bardzo ważne, tak? Yy, natomiast oczywiście też... Oczywiście, to są bardzo ważne rzeczy, ale no, Ukraina potrzebuje pomocy. Wojna się kiedyś skończy, to odbudowa. odbudowa tak? To jest taki cel numer jeden, ale teraz, póki wojna trwa, to naprawdę potrzeba pomocy. Oglądają nas ludzie, niech pomagają, bo Dokładnie. naprawdę są miejscowości, że ludzie patrząc na jedzenie płaczą, to pokazuje, że jednak dobrze nie jest. Ale też są szpitale, gdzie trzeba leki przetransportować. No Polakom tego nie trzeba mówić, tak? bo to. No, Polacy wiedzą. Tak, Polacy wiedzą, Polacy wiedzą. No teraz jest walka o Donbas. W zasadzie Rosjanie przegrali bitwę o Kijów, wycofali te wojska. Aha, jeszcze pytałaś o tych, o tych żołnierzy ukraińskich. No to w porządku. No to, to ta, ta relacja, przynajmniej ja nigdy się z niczym złym nie spotkałem z ich strony. Same dobre rzeczy. Na przykład ostatnio, jak byliśmy. E, właśnie na ostatnim wyjeździe, to dopuszczono mnie do ostatniej linii okopów, z których uciekli Rosjanie. No, gdzie dziennikarzy się nie mnie dopuszczono. I tam faktycznie jak się idzie, to widać jakby uciekli godzinę temu. Tam Czyli zostało. Zostawili wszystko. Zostało po hmm. nich tak, zostały po nich właśnie te okopy, zostały po nich jakieś stoliki w tych okopach. Takie powiedzmy jeszcze prowizoryczne, jakieś kuchnie polowe, ubrania, które porzucili skrzynki. No to wygląda jakby po prostu godzinę temu oni stamtąd, czy nawet pół godziny temu oni stamtąd uciekli. Wyszli na spacer. Tak, okay. wyszli na spacer. Zresztą wyszli na spacer, uciekli nam, pokazano, potem nadleciały te tureckie drony raktary, które mają Ukraińcy i dokończyły robotę. A, tak, ale to, to właśnie tak wygląda, że. Że oni właśnie spod tego Kijowa uciekli, Kijów został obroniony, i to wynikało też z tego, że po prostu przegrywali, przegrywali, no rzucili się od południa, od północy i od wschodu, i wszędzie zostali zatrzymani. I teraz przerzucili siły na wschód. Żeby wykończyć Mariupol, żeby wykończyć te miasta od Charkowa do, na północy do Mariupola na południu, ale też im idzie tak, jak, jak pod Kijowem, są zatrzymywani. No i daj Boże, żeby Ukraińcy ich po prostu zatrzymywali jak najdłużej. I żeby ta wojna była tak kosztowna dla Rosji, żeby w pewnym momencie po prostu nie mogli już dłużej wojować. Tak? To jest najważniejsze, najważniejsza rzecz, która może sprawić, że będzie im, że, że będą w jakiś sposób musieli się dogadać ze stroną ukraińską i zgodzić się na jej warunki. A wiesz, to fajnie byłoby tak, było, by doszło scenariusz... do rozmowy, nie? To jest pozytywny scenariusz. Tak, to jest pozytywny scenariusz. Negatywny jest taki, że się po prostu konflikt, jak to się nieładnie mówi, zamrozi, czyli będzie to, co było w Donbasie, tak jak ja byłem w 18 roku, że po prostu linia okopów i teraz trochę zdobędą terytoriów i po prostu ta linia okopów będzie dłuższa i to będzie taki właśnie konflikt zamrożony, no. Ale to dla ludności cywilnej będzie straszne. No właśnie. Zawsze naj najbardziej cierpię, Najbardziej. Najbardziej zielone. są poszkodowane kobiety i dzieci, zawsze, no niestety. Ach, niestety. To powiedz nam może jeszcze tak na zakończenie, gdzie teraz się wybierasz? Powiem, eee, że dwa miejsca. Tak, nie chcę na razie mówić, mam jedno zobowiązanie wobec materiałów na Bliskim Wschodzie. To w tym roku na pewno będę na Bliskim Wschodzie i też oczywiście wracam na Ukrainę teraz, tak? Jak będę, to oczywiście się Defense 24, bo będą materiały. Dobrze, to dziękuję ci bardzo za dzisiaj za tę rozmowę. Myślę, że sporo ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się takich, których no nie ma w internecie i o tym się nie mówi, więc fajnie, że nam opowiedziałeś. I oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Będę tutaj albo w konsultacji z Michałem odpowiadać na pytania, albo Michał sam odpisze. Także zachęcamy. Dziękuję Również jeszcze dziękuję raz. za zaproszenie. I widzimy się, mam nadzieję, w, w bliższych czasach. i lepszych czasach. Tak. tak. Dziękuję. Dzięki.